Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam Was, moi drodzy, w kolejnej recenzji nowego okrętu premium. No i tym razem zajmiemy się radzieckim oczakowym, czyli lekkim krążownikiem, który usytuowany jest na tierze 8. Omówimy sobie parametry, zagramy bitwę, także bitwa będzie na żywo. Zobaczycie, jak się ten okręt spisuje w bitwie, przy czym przyznam się szczerze, że na razie jakoś jeszcze nie znalazłem konkretnego przeznaczenia na tego okrętu. Zacznijmy najpierw od parametrów, więc tak, jeżeli chodzi o HP, ale przepraszam, jeszcze może od kapitana zaczniemy. Kapitan jest z Kutuzowa, jak widzicie jest tutaj nadzorca, jest Iwche, jest Kamo, adrenalina, podpałka, wszechstronność i cel zapobiegawcze utrzymanie. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o perki, a moduły mam zrobione następująco. Kamuflaż. Modyfikacja napędu, obrót wież, przy czym tutaj można się pokusić o coś innego. Celność raczej nie jest tu zbyt potrzebna. Pelotka, nad tym można by się zastanowić. Tutaj zapobieganie pożarom, można się tutaj zastanawiać się jeszcze nad obroną maszyn, ochroną maszynowni. No i tutaj myślę, że nic sensowniejszego nie wybierzemy. I tak, sygnały jeszcze, no to już teraz to tam każdy sobie dostosuje jak chce. Ja mam oba sygnały pod podpalenia, skrócenie czasu pożarów, detonacja. Coś by tu jeszcze wlazło nawet, także dajmy może dajmy sobie jeszcze, no niech będzie skrócenie czasu zalań. Także tak wygląda setup sygnałów, kapitana i modułów i teraz omówimy sobie parametry. Okręt ma 30 200 punktów wytrzymałości, artyleria to są 4 podwójne wieże z działami kalibru 152 mm, te działa mają zasięg 15,6 km, także to jest, moi drodzy, ósemka, pamiętajmy o tym, która ani nie ma dymu, ani nie ma jakiejś szczególnie wysokiej paraboli. Przeładowuje nam się to 6,1 sekundy, maksymalny damage pocisków odłamkowo burzących 2200, popanców 3300, szansa na pożar 9%, także no nie jest to dużo, przy czym no reload jest jeszcze ok, 6% przy takim, przepraszam, 6,1 sekundy przy 9% jest jeszcze do zaakceptowania, coś tam tych pożarów będzie wpadało, no i z Iwche ten damage jest jakiś tam w miarę rozsądny, jeżeli chodzi o artylerię. Zdolność, przebijalność tych pocisków, jeżeli chodzi o przebicie pancerza, bo nie mogę się w końcu wysłowić jak należy, 37 mm. I to tak się prezentuje. Artyleria, torpedy, no tutaj nie liczyłem do tego okrętu czasu reakcji, no bo te torpedy będą raczej taką bronią ostatniej szansy, bo to są co prawda ósemki, ale dosyć wolne, 56 węzłów, dwie wyrzutnie pięciorurowe przeładowujące się ponad 2 minuty i damage wynosi tutaj 15 100 punktów, wykrywalne są z 1 km i 100 metrów. Pelotki za mocno nie będę oceniał po liczbach, po prostu Wam pokażę, jeżeli trafi się lotnia. Jest nieźle, manewrowość. Prędkość maksymalna 36,8 węzła, oczywiście ze szmatką. Jest szmatka, jeszcze się upewnijmy. Tak jest, jest szmateczka i dalej. Promień skrętu 750, więc dosyć sporo, czas przestawienia steru 8,2. Kamuflaż. To kamuflaż jest akurat spoko, bo jest 9,1 km, jak widzieliście z setupem całym tutaj i modułem i perkiem. Z powietrza 5,8, a zasięg naszej pelotki wynosi ile? Spójrzmy sobie jeszcze. Też 5,8, także nie musimy wyłączać, ale będzie równa z naszym zasięgiem wykrycia z powietrza. Po wystrzale w dymie 5,4, także jak ktoś tam ten dym postawi, to możemy skorzystać, ale na 5,4 trzeba mieć się na baczności. I teraz tak, 9,1 kamuflaż. A radar mamy tutaj na 10 km, także mamy 900 metrów zapasu, jeżeli chodzi o radar. Radar jest krótki, trwa tylko 20 sekund. Nie wiem, czy tutaj można by zamontować ulepszenie na radar. Jeżeli tak, to by tam nam doszło 4 sekundki. Także no i mamy rozbicie i mamy hydro. Nic nie możemy tu na nic innego zamienić. Także wygląda to następująco. W zasadzie mamy wszystko, co byśmy potrzebowali. Szkoda, że nie ma naprawki, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o pancerz, to nie jest to jakoś mocno odporny okręt. Co prawda 25 mm tutaj mamy wszędzie. Tutaj Cytadela 70, no to nie jest dużo, no ale powinniśmy być w stanie co nieco od krążowników odbijać. Od pancerników będzie już gorzej, bo różne kąty nawet tutaj nam mogą nie pomóc. Także okręt wydaje się być takim, no... A zresztą pogadamy więcej w czasie bitwy, także bitwa będzie na żywo, nie jest żadna nagrana, będzie spontan, zobaczycie jak się ten okręt sprawuje w grze. Nie patrzcie na to, że to jest okręt testowy, uzyskałem informację, że to jest już wersja ostateczna, dlatego nagrywam z niego recenzję, bo zabiorą mi go z portu i potem nie wiem kiedy go dostanę, także na razie odpalamy bitwę, zobaczymy co ten okręt pokaże.
Szybkostrzelność, jak widzieliście, całkiem przyzwoita. Widzieliście na pewno bitwę na streamie, no może nie widzieliście, ale była taka bitwa, gdzie naprawdę na blisko było bardzo ciężko wsadzić cytadelę w krążownik przeciwnika, bo no, możliwe, że penetracja była zbyt wysoka. Tej penetracji tutaj niestety nie mogę znaleźć, nie ma jej na WoWs FT z tego, co patrzyłem ostatnio. I no, na takim średnim dystansie, powiedzmy 6 km do 10, jesteśmy w stanie jakoś tam lekko opancerzone krążki cytadelować. Ale okręt ma ten problem, że no, no wiecie, co się dzieje w grze. Meta jest taka, że przeciwnicy stoją coraz dalej od siebie i wprowadzanie okrętu, który ma zasięgu 15,6, no jest dosyć ciężkim pomysłem, powiem szczerze. Tym bardziej, że parabola lotu tych pocisków nie jest jakoś mocno wysoka od samego początku. One potem troszeczkę tam zyskują na wysokości. Lata to dosyć szybko, w miarę nie sprawdziliśmy jeszcze prędkości wylotowej, ale to zerkniemy sobie może na koniec bitwy jeszcze. Albo ja sobie w międzyczasie zaraz spojrzę. I no... Nie ma tutaj naprawki, nie ma jakiegoś super przyspieszenia. Jedynym największym takim plusem tego okrętu to jest właśnie ten radar, który jest o 900 metrów dłuższy od naszego zasięgu wykrycia, więc jak mamy spota, pykamy radar i jesteśmy pewni, że gościa znajdziemy, także to jest plus. Mamy tych działek mało, 8 tylko, co prawda reload jest 6 sekund, także to jest jeszcze dosyć przyzwoite. Ale wydaje mi się, że ten okręt, no, zwłaszcza w bitwach na dziesiątki, troszeczkę nie domaga, gdzie ten gameplay troszeczkę się rozsunął między okrętami przeciwnika. Już nie jest to takie strzelanie się na bliskich odległościach, bo wiadomo, że kto podpłynie bliżej, ten pierwszy umiera. A teraz większość gra na dużym dystansie. Także no 15,6 przy takiej paraboli lotu, spójrzmy sobie. To jeszcze nic mi nie wykryje, także wam pokażę, jak te pociski lecą. No nie jest to jakoś mocno nisko, ale nie jest też mocno wysoko, także no, część wysepek przestrzelimy, jeżeli się ustawimy odpowiednio daleko, także można próbować. 9 szansy na pożar przy 6 sekundach reloadu, także coś tam możemy podpalać. No i te pociski biją dosyć przyzwoicie, jeżeli chodzi o damage taki bazowy. Torpedki mają całkiem korzystne kąty, jak widzicie, dosyć sporo można sobie tutaj pozwolić na torpedowanie z różnych dzikich układów. 8-kilometrowe, no niestety wolne, tak jak wam mówiłem tutaj, 56 węzłów tylko, ale 8 km to jednak jest już jakaś tam rozsądna wartość, także zobaczymy, co się da tutaj wykombinować z tym okrętem. Tak po pierwszych kilku bitwach, no nie udało mi się zagrać nic sensownego. Zagrałem bitwę, gdzie byłem top tierem, zrobiłem tam niecałe 100 tysięcy i to był najlepszy wynik w drużynie. Także no, nie było zbyt nie była ta bitwa zbyt widowiskowa, bo się nie mogę wysłowić. Za dużo chcę powiedzieć w za krótkim czasie. I mam wrażenie, że ten okręt również wyszedł troszeczkę za późno. Jakieś tam powiedzmy, no nie wiem, rok. Może więcej. Gdyby wyszedł ten okręt wcześniej do gry, no to byłby naprawdę fajnym, uniwersalnym krążownikiem, a tak w dobie naprawdę kampienia na dużych dystansach, no ten okręt będzie naprawdę ciężki do gry, no bo podchodzenie blisko raczej skończy się szybkim i bolesnym ostrzałem od przeciwników i wycieczką do portu, bo niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj jakoś zbyt agresywnie walczyć, no bo nie ma naprawki, także musimy HP szanować. Płynie sobie tutaj Georgia, zobaczymy, czy będziemy w stanie coś zrobić. Mamy kozaka tutaj. No tutaj stoję dosyć daleko. Ta wyspa w tym miejscu jest niska, więc tu mógłbym się pokusić o przestrzał jakiś. Ta Georgia tu podchodzi, to sobie zwolnimy. No i nam Georgia zniknęła teraz. Kozak nie już się zadymił, dam radar. Może ktoś z nich do niego strzeli. Georgia nie patrzy, także trzeba szybko w stekę wrzucić. Już patrzy. Nie. Jest pożar. No niestety, tu przestrzału już niestety nie będzie. 5-4 km do... A tu jeszcze jest lightning, proszę bardzo. To włączmy sobie hydro. Nie powiedziałem wam, ile hydro ma zasięgu. 3,5 na torpedy, 5 na okręty. Już płyną jakieś ryby. Żeby chociaż przednie wieże miały przestrzał. No to już nie będzie widać. Muszę się cofnąć. Hm. 6-3 lightning, kozak ucieka. No i wyjście tutaj będzie raczej dosyć samobójczym zadaniem, bo moi drodzy, mamy tutaj Georgię, mamy Władka, mamy tam jeszcze jakiś krążownik, widziałem. I dwa dedeki. O, i buki. Spróbujmy cytadelować. 13 km może być trochę daleko.
Zwłaszcza, że nam gościu znika, no to już w ogóle. Szkoda. Kąty, jeżeli chodzi o ostrzał, są dosyć przyzwoite. Także nie musimy się jakoś mocno tutaj... No tu zostałem w miarę łaskawie potraktowany, ładnie was to wypływa. W miarę łaskawie potraktowany, jeżeli chodzi o ostrzał, no ale muszę się stąd zrywać. Niestety to przyspieszenie też nie jest jakieś fenomenalne, także musimy uważać na to, kiedy się wyświecamy. To kamo jest przyzwoite, 9,1 km. Przy 10-kilometrowym radarze to jest akurat fajna sprawa. Okręt wydaje się być dobry jako łowca dedeków, tylko czy tych dedeków jest aż tyle i trzeba je aż tak tępić, żeby wprowadzać kolejny tego typu okręt? No moim zdaniem dedeki mają i tak przesrane, a jeszcze wprowadzamy takie okręty, które je radarują po spocie, także no jest ciężko. Ster się rozpsuł. Mamy dąsko... O! Trochę żeś się ptaszku za daleko zapuścił moim zdaniem, ale czemu ja cię nie trafię? Dobra, bombardowany. Gdzieś tu jeszcze jest kozak, który mnie widzi. Zobaczmy radarem. Nie, za daleko jest. Jeszcze po wystrzale mnie widać, także na razie trzeba się tej wyspy trzymać, bo wyjście z niej, za niej będzie się raczej równało szybką wycieczką do portu. Z samolotami 6-8 tieru radzi sobie całkiem przyzwoicie, ale jak już mamy nad głową dychę, no to musimy jednak uważać. Nie spotkało mi się tutaj jeszcze żadnej lotni z pepancami, także nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak ten okręt się zachowuje pod takimi nalotami. No ale wiadomo, lepiej nie dawać możliwości zaatakowania siebie przez takie bomby, bo może się okazać, że nam pół HP będzie. Spróbuję podejść trochę bliżej do tej następnej wysepki. Bo tutaj to się nic nie dzieje. Ajoła sobie widzicie stoi. Co tu robi jeszcze Asashi? On coś tam robi. No nie muszę coraz bliżej podchodzić, żeby mieć bicie, bo spota nie ma. No fakt faktem, dedek zajął kapa, także swoją robotę zrobił. Ale ja tutaj w tej chwili nie mam co robić zupełnie. Zasięg mam krótki. Przeciwników mam za wyspami, także też jakoś... O, może tutaj pepancy jakiś zamontujemy w przeciwniku, ale... O, Władzio jest. Przeleci, nie przeleci. Może dziobem do niego się ustawię. Spróbujemy tak zagrać. Żeby ten władeczek tu nie cmoknął w plecy. Bo tam, gdzie się te plecy kończą. Ciekawe, że gościu mnie widzi i odkręca się burtą do mnie tutaj. Żal nie skorzystać, chociaż Georgia wyłazi, to ona może mnie trochę skarcić. Na wylot. Znowu na wylot. Georgia robi to, co robi. No i tu już nie mamy przestrzału. Ale Iowa dokończyła robotę. Niestety Georgia się tu na mnie napaliła, żeby mnie dobić. I ma szansę, żeby to zrobić. A tu jest Władysław, który zaraz pewnie wyśle mnie do portu. Bo mu się wysunąłem. No nie jest lekko. Tylko 30 tysięcy damage'u. Mamy już milion, co prawda, wytankowane, ale... O, no, na szczęście się udało przeżyć. Nie wycelował, bo ja się na tyle wcześnie schowałem. Ale skoro wystrzelił, to spróbujemy się wysunąć jeszcze i trochę go tam postukać jeszcze z tych obeczków. Może by się miało ochotę zapalić. Nie mamy spota na niego, tylko ja go... O, jest pożar. Teraz spróbujemy jeszcze do niego postrzelać.
pięknie, od razu pożar zgaszony, jakby fajnie było wbić mu drugi. Wystrzelił gościu, to pakujemy do niego ile fabryka dała. No dużo nie zrobiłem. A on się też zapalić nie chciał. Georgia tu próbuje powstrzymać Iowę, albo Iowa próbuje zraszować Georgię. Jestem w tej chwili na jedną dobrą salwę z jakichś większych dział. Będę miał po zabawie tutaj w tej bitwie, także muszę uważać. Kozak mnie świeci, zobaczymy gdzie Władziu wypłynie. I Buki się schowało, na Georgię jest przestrzał, tak średnio. Ale leci salwa z Bukiego w moim kierunku. O, przyleciała następna tutaj skądś. No i chyba to będzie ostatnia salwa w bitwie. No na szczęście rozrzuciło. Jako top tier jesteśmy w miarę niebezpiecznym okrętem, ale wydaje mi się, że takich spamerów do podpalania jest, są lepsze okręty do tego typu roli. No tutaj jedynym tym najlepszym plusem jest, jak mówiłem, zasięg radaru większy niż zasięg spota. To jest w zasadzie wszystko, co ten okręt oferuje. No i gdyby wyszedł, tak jak mówiłem na początku już, rok temu, może wcześniej, to wtedy byłby naprawdę czymś unikalnym. A tak, no to mamy zwykły krążownik o średniej paraboli rotu bez naprawki, więc no nie jesteśmy jakimś istotnym zagrożeniem dla okrętów wyższych tierów. Zwłaszcza, że ten zasięg teraz jest jaki jest, te 15,6 to nie jest dużo przy tym, jak wyglądają bitwy obecnie, bo jak wiecie dobrze wszyscy sobie kampią, także no to już moje ostatnie podrygi w tej bitwie tutaj. No właśnie. No nie będzie to lekki okręt. Na pewno są okręty, na których się robi damage dużo szybciej, dużo łatwiej, ale ten myślę, że jak będziemy sobie grali na ósemki, na siódemki, czy nawet na szóstki, jak matchmaking pozwoli, no to wtedy będziemy mogli sobie pomyśleć o tym, żeby fajny wynik wykręcić. 950 metrów na sekundę, także dosyć szybkie te pasteczki. Spójrzmy sobie na Stalingrada do porównania. To samo, ta sama prędkość, tylko tutaj zasięg mamy 23 z modułem, bo to jest klanówek, także... Tak to wygląda. Kutuzow, nie Oczakow. No i tyle, jeżeli chodzi o okręt. Trochę mało tych dział, gdyby były po 3, to byłoby zdecydowanie lepiej. Mógłby ten reload być nawet dłuższy i ta sama szansa na pożar byłoby wtedy sensowniej. No ale w ogóle byłoby super, gdyby tu było 16. To już by troszeczkę nam tutaj dało większe pole manewru, jeżeli chodzi o ten okręt. Także gdybym miał go oceniać, to nie jest zły okręt, ale w walce z wyższymi tierami naprawdę jest ciężko ze względu na zasięg. Także daję mu od 0 do 10 ocenę 7. Bo to jest przyzwoita jednostka, tylko no kwestia zasięgu i tego, kto nam pod ten zasięg podpłynie. Także można zrobić damage, można torpedować, można stadelować, bo penetracja jest nie najgorsza, jak widzicie, ale trzeba pamiętać o tym, że 15,5 km to troszeczkę za mało w obecnie panującej w grze modzie, także no będzie ciężko tym grać. 7, może 6,5. 6,5 będzie bezpiecznie, także dosyć przyzwoita jednostka i z mojej strony na dziś to wszystko. Do usłyszenia i na razie.